Siemano, oczywiście jak zawsze witam serdecznie wszystkich widzów kanału Real Progress. Jak widzicie, dzisiaj nie z Real Progressowego biura, a jesteśmy w plenerze. Można powiedzieć, że wiosnę czuć z każdej jednej możliwej strony, więc wypad w plener i zaczerpnięcie troszeczkę więcej witaminy D3 z naszego kochanego słoneczka będzie oczywiście jak najbardziej na plus. Oczywiście dodatkowo przyjemny z pożytecznym. Ale przechodząc do tematu, chciałbym dzisiaj dla Was nagrać kontynuację ostatniego mojego odcinka, czyli planowania długoterminowego progresu. Omówiliśmy już temat mostka w dzisiejszym materiale. Chciałbym, abyśmy skupili się na okresie redukcji tkanki tłuszczowej. Tak jak wspomniałem w ostatnim materiale, ale pokrótce to przybliżę. Oczywiście biorąc pod uwagę wiele aspektów, nie jest to możliwe, aby tak wszystko dobrze zaplanować w przód, ale jeśli chodzi o taki ogólnikowy schemat, to fajnie obrać sobie jakąś strategię z dłuższej perspektywy czasu, bo głównie o podejście według mnie chodzi w kulturystyce, aby wykonywać jak najdłużej zdrowy progres, więc oczywiście proces kształtowania sylwetki trwa latami, więc fajnie sobie to, można powiedzieć, że zobrazować w dłuższej perspektywie czasu. W dzisiejszym materiale chciałbym omówić dla Was pod kątem redukcji tkanki tłuszczowej oczywiście trening, dietę i pogadamy sobie na samym początku może o środkach dopingujących. Ogólnie pokrótce postaramy się także połączyć może temat mostka, wyjścia z mostka i okresu redukcji tkanki tłuszczowej, bo ja tak jak wspomniałem wcześniej w ostatnim materiale, będzie to, można powiedzieć, że trylogia długoterminowego planowania naszego progresu. Na początku skupiliśmy się na mostku, teraz skupimy się na redukcji tkanki tłuszczowej i w ostatnim materiale przejdziemy do etapu budowania masy. Więc omówiliśmy sobie temat mostka. Jeśli ktoś nie oglądał, to oczywiście zapraszam do tego materiału, aby wszystko było jak najlepiej klarownie wytłumaczone, abyście wszystko zrozumieli. I na samym początku porozmawiajmy sobie o środkach dopingujących. Oczywiście na samym początku podkreślam także, że nie zachęcamy do stosowania środków dopingujących. Przede wszystkim osoby młode, jest to bardzo poważna decyzja. Warto przeanalizować sobie zyski i straty, bo konsekwencje spowodowane stosowaniem środków dopingujących mogą ciągnąć się za nami tak naprawdę latami, a często nawet do końca życia, więc dwa razy się zastanówcie, ale ja w sumie nie jestem osobą, która chce zmieniać świat, więc myślę, że moje podejście jest dobre, oczywiście i nikt nie neguje, wiem, że są także inne, ale no skupmy się na moim podejściu, na tym, jak ja do tego podchodzę i oczywiście mam nadzieję, że materiał będzie się Wam podobał. Pogadajmy o przejściu z okresu mostka na okres redukcji tkanki tłuszczowej. Oczywiście jeśli chodzi o środki dopingujące, to musimy pamiętać, że środki dopingujące także są jakby naszym nowym bodźcem do uzyskiwania progresu. Jeśli stosowaliśmy bardzo małą dawkę testosteronu w okresie mostka, to fajnie zrobić to, można powiedzieć, delikatnie wchodząc w okres redukcji tkanki tłuszczowej. Jeśli chodzi o osoby, które można powiedzieć, że są początkujące ze stosowaniem środków, to jeśli chodzi o sam testosteron, to według mnie on całkowicie w zupełności wystarczy i nie ma sensu stosować drugiego dodatkowego środka. Jeśli chodzi o większą dawkę testosteronu, to według mnie fajnie sobie ją wykorzystać właśnie w późniejszym etapie, etapu budowania masy mięśniowej, ponieważ można powiedzieć, że przejście z tej bardzo małej dawki w okresie z okresu mostka na okres redukcji tkanki tłuszczowej w zupełności wystarczy nam, aby zatrzymać katabolizm, a później w okresie budowania masy mięśniowej, gdy ta wrażliwość zaczyna spadać, to dopiero później tą dawkę, oczywiście, jeśli oczywiście tego potrzebujemy, można delikatnie sobie podbić. Więc jeśli chodzi o osoby początkujące, tak jak wspomniałem wcześniej, o początkujące pod kątem stosowania dopingu. Stosujemy sam testosteron, jeśli chodzi o osoby, można powiedzieć, że średnio zaawansowane, które gdzieś tam przymierzają się już do drugiego środka albo stosowały już dwa środki, to według mnie najlepszym wyjściem jest także zastosowanie jak najmniejszej dawki na początku etapu redukcji tkanki tłuszczowej po okresie mostka, ponieważ no, w późniejszym etapie także etapu budowania masy mięśniowej możemy sobie te środki podbić i tutaj bardzo jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej,
często jest tak, że na samym początku tego etapu no, wyglądamy, można powiedzieć, że bardzo słabo. Formy nie ma, nie ma wrażliwości, jesteśmy oczywiście w deficycie. Te mięśnie nie mają być czym tak naprawdę wypełnione, więc ta początkowa faza redukcji tkanki tłuszczowej jest, można powiedzieć, że średnia, więc często spotykam się z takim stwierdzeniem, często u moich podopiecznych, z którymi współpracuję, że może na początku, po tygodniu, po dwóch widzą, że ta forma nie wygląda przyzwoicie, a to może dołóżmy jakąś oksę, jakiś kolejny środek, który miałby nam pomóc po prostu, można powiedzieć, że utrzymać tą taką twardość tych mięśni, tylko trzeba pamiętać o tym, że jeśli lecimy już po kolei, zamknęliśmy sobie ten cały długoterminowy progres w roku, musimy pamiętać, aby stopniowo bodźcować ten organizm. Więc jak wykorzystamy wszystkie bodźce już w okresie redukcji tkanki tłuszczowej, dołożymy tych środków dużo, to pomijając zanieczyszczenie naszego organizmu, można powiedzieć, że także bardziej uszkodzimy nasz centralny układ nerwowy przez większe dawki środków dopingujących, to później w etapie budowania masy mięśniowej będzie nam ciężej o progres i tak naprawdę później w etapie budowania masy mięśniowej będziemy musieli gdzieś te dawki środków podbijać. Nie możemy robić tego myśląc w ten sposób, ponieważ organizm musi mieć gdzieś stały, dodatkowy bodziec. To jest tak jak z redukcją tkanki tłuszczowej na przykład i ze spalaczami. I oczywiście o spalaczach także tutaj wspomnę, ale przejdźmy do tego wątku, który chcę aktualnie wytłumaczyć. Stopniowo schodzimy z kaloryki, delikatnie obcinamy ilość jedzenia, aby po prostu zachować jak największą ilość masy mięśniowej. I dopiero później, w końcowej fazie, dokładamy jakieś spalacze, aby dać, można powiedzieć, że organizmowi nowy bodziec do spalania tej tkanki tłuszczowej. To tak samo wygląda w wszystkich tych etapach. Musimy wszystko po prostu robić po kolei, aby uzyskiwać ten progres, można powiedzieć, że w najprostszy sposób wytłumacząc, liniowo, w najzdrowszy sposób. Więc pod kątem środków dopingujących myślę, że w miarę dobrze to zobrazowałem. Jeśli chodzi o to, jakie środki bym polecał, to oczywiście nie polecałbym żadnych, ale jeśli się już na nie decydujemy, to według mnie dla takiej osoby w zupełności wystarczy jakiś tam Masteron, bądź ja częściej w sumie polecam NPP, małą dawkę NPP. Później wchodząc na okres budowania masy mięśniowej, tak naprawdę tej dawki w ogóle nie musimy zmieniać i zostawiamy tak samo. Nic nie kombinujemy, nie mieszamy z tymi środkami, nie przechodzimy z jednego na drugi, z trzeciego na czwarty i tak w kółko. Zostajemy na danych środkach przez cały etap redukcji tkanki tłuszczowej i przez cały etap budowania masy mięśniowej. I to jest według mnie także najbardziej miarodajne, jeśli chodzi o nawet nasze samopoczucie w dłuższej perspektywie czasu. Oczywiście każdy jeden środek działa troszeczkę inaczej na nasz układ hormonalny. Jeśli chcemy na tym jak najlepiej panować, to oczywiście trzeba wykonywać badania kontrolne, ale najlepszym sposobem będzie po prostu przyjmowanie jak najdłużej tych samych środków i tych samych dawek, bo wtedy będzie nam to w najprostszy sposób po prostu kontrolować. I teraz przejdźmy sobie do tematu diety. Jeśli chodzi o etap redukcyjny po skończeniu etapu mostka, to według mnie, jeśli mostek był dla Was po prostu takim etapem odpoczynku, pofolgowaliście sobie z dietą, nie jedliście regularnie posiłków, nie trzymaliście się w 100% makro, to fajnie zrobić sobie po tym okresie mostka jakieś przynajmniej 2-3 tygodniowe odbicie, wchodząc w surplus kaloryczny i później kończąc to odbicie po 3 tygodniach, wchodzić sobie delikatnie po prostu w ten deficyt. Oczywiście redukcja po prostu będzie lepiej postępowała, jeśli zaczniemy delikatnie to jedzenie obcinać z wyższego pułapu kalorii. No jest też taka troszeczkę, można powiedzieć, że inna metoda, ale ja wiem, że ona na mnie sprawdza się bardzo dobrze. Tu można powiedzieć, że dla osób bardziej zaawansowanych, ja na przykład robię takie odbicie po mostku bardzo mocne, 4-tygodniowe, naprawdę wciskam to jedzenie na siłę i coś w stylu takiego mini-cuta w okresie budowania masy mięśniowej. Schodzę bardzo mocno z kaloriami na samym początku etapu redukcji tkanki tłuszczowej. Dosłownie schodzę na przykład z 800 gramów węglowodanów na
250, trzymam to na przykład przez 2 tygodnie i później stopniowo z tego deficytu wychodzę, co na mnie bardzo fajnie się sprawdza, ale biorąc pod uwagę tutaj współpracę z ludźmi, także kilka razy to przetestowałem i nie dla każdego działa to tak samo, więc tutaj kwestia już bardziej do spróbowania na waszym organizmie, czy po prostu to się sprawdzi. Jak dla mnie fajna opcja i po prostu w ten sposób tutaj na moim organizmie bardzo fajnie się to sprawdza. Fajnie pozbywam się tego pierwszego fatu, jeśli można tak to nazwać. I po prostu później z tego deficytu wychodzę, bo będąc w tak niskim deficycie, w tak mocnym deficycie, to tak naprawdę później ten organizm może nam się zamulić i ta redukcja nie może być też efektywna. Jeśli wykonujecie także taki zabieg, to bardzo dobrze musicie pamiętać o tym, że jeśli schodzicie tak bardzo nisko z kaloriami, to przez pierwsze tygodnie naprawdę wyglądacie fatalnie i trzeba to sobie poukładać w głowie. Zresztą jak teraz widać pewnie po mnie, część osób pewnie zauważyła, że jest mi o wiele mniej, ale jestem już w sumie w czwartym tygodniu redukcji tkanki tłuszczowej, więc można powiedzieć, że wygląda to przyzwoicie, ale dalej jem bardzo małe ilości jedzenia, ja czuję, że ten tłuszcz schodzi, no ale no jestem teraz o wiele mniejszy na przykład niż w etapie budowania masy mięśniowej. Ja wiem, że później wchodząc na wyższą kalorykę, dokładając tych węglowodanów, ta sylwetka w przeciągu 2 tygodni po prostu ona od razu napęcznieje i będzie to zupełnie inaczej wyglądało, więc po prostu pewne kwestie musicie sobie także poukładać w głowie i musicie zdać sobie z tego sprawę, że każdy etap można powiedzieć, że rządzi się swoimi prawami i trzeba do pewnych rzeczy się przyzwyczaić i przede wszystkim musicie przyzwyczaić się także do tego, aby wykonywać progres zdrowo, że po prostu nie zawsze będziecie wyglądali tak, jak sobie tego życzycie, więc myślę, że to także bardzo ważna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. Myślę, że warto poruszyć także kwestię spalaczy tkanki tłuszczowej w etapie redukcji tkanki tłuszczowej po wyjściu z etapu mostka, przed okresem budowania masy mięśniowej, ponieważ myślę, że wiele osób na pewno z tym przesadza i według mnie, jeśli chodzi o ten etap, to warto po prostu wstrzymać się z jakimikolwiek najczęściej spalaczami tkanki tłuszczowej, a przede wszystkim z tymi mocnymi typu salbutamol, klenbuterol, ponieważ są to środki, które mocno negatywnie wpływają na nasz centralny układ nerwowy, co w konsekwencji na pewno odbije się na początkowej fazie etapu budowania masy mięśniowej. Jeśli stosujecie już jakiekolwiek spalacze, to ja byłbym skłonny ku na przykład jochimbinie, którą ja na przykład zaczynam stosować już na ostatnie 2 tygodnie właśnie tej redukcji tkanki tłuszczowej przed etapem budowania masy mięśniowej. Jest to według mnie fajny spalacz, który nie ma aż tak mocno negatywnego wpływu na nasz centralny układ nerwowy, nie ma tak wielu skutków ubocznych, więc jeśli celowo bym już w jakieś spalacze, to tak jak wspomniałem wcześniej, jochimbina i tak jak mówię, pod sam koniec etapu redukcji tkanki tłuszczowej, aby można powiedzieć, że także i tutaj znowu ten sam schemat, czyli stopniowe bodźcowanie naszego organizmu, czyli stosujemy tylko i wyłącznie spalacze pod koniec redukcji tkanki tłuszczowej, możemy sobie zarzucić od samego początku, nawet często dajmy na to, tylko tutaj chodzi bardziej o naszą wydajność na treningu. Możemy sobie zarzucić kofeinę, ale jeśli chodzi o jakiekolwiek spalacze mocniejsze, to ja na pewno bym skłonny ku temu, aby tego w ogóle nie stosować w tym etapie i według mnie przyniesie to po prostu większe straty niż zyski, więc jeśli chodzi o jakieś mocniejsze spalacze, to ja tylko i wyłącznie stosuję je w okresie przygotowań do zawodów, aby dopalić te resztki tkanki tłuszczowej. I ostatnim tematem, jaki chciałbym poruszyć w tym materiale, będzie temat treningu, jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej po ukończeniu mostka. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. I tutaj także wszystko można powiedzieć, że w każdym jednym etapie wszystko robimy piramidalnie. Jeśli chodzi o środki dopingujące, oczywiście jeśli chodzi o dietę, no to troszeczkę inaczej to wygląda, ale tak samo wygląda to, jeśli chodzi o trening. Jeśli odzwyczailiśmy się od bodźców w etapie mostka i trenujecie, tak jak ja powiedziałem, oczywiście z dużo mniejszą objętością, z dużo mniejszą intensywnością. Ja trenuję, tak jak wspominałem w ostatnim materiale, 2, maksymalnie 3 razy w tygodniu trening FBW, to jeśli przechodzicie, dajmy na to, na ten split
zaczynając redukcję tkanki tłuszczowej, to nie musicie zaczynać od 100% możliwości. Po prostu stopniowo dokładacie sobie. Na początku możecie nawet zacząć od 4 jednostek treningowych, dopiero później dołożyć gdzieś tą 5. jednostkę treningową i po prostu robić to bardzo na spokojnie, gdzieś tam po okresie 4 tygodni dopiero wykonywać treningi na 100% i można powiedzieć, że to też fajnie się sprawdzi, bo organizm będzie stopniowo bodźcowany, a wchodząc w etap budowania masy mięśniowej nie będziemy tak aż mocno wyeksploatowani po okresie redukcji tkanki tłuszczowej i po prostu dużo łatwiej będzie nam uzyskiwać ten progres w etapie budowania masy mięśniowej. I myślę, że to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że materiał plenerowy materiał się Wam podobał. Jeśli pogoda nam dopisze, to kolejny materiał z tej serii będzie także na ławeczce w parku. I oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robicie, to prosimy o subskrypcję. Bardzo nam to pomaga w rozwoju naszego kanału, komentowanie, bo to także zwiększa nasze zasięgi, jeśli chodzi o każdy jeden materiał. Zostawcie łapkę w górę i oczywiście do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!